Hold up. Witajcie moi kochani w pierwszym filmiku z nowej serii Szalony Tydzień na Heliosie. Tak jak mogliście obejrzeć w poprzednim odcinku w zapowiedzi, o czym będzie ta seria, tak teraz ruszamy już tak naprawdę z nowym odcineczkiem. Pierwszy odcinek to jest level 96 i będziemy dzisiaj starali się wbić 115 level, mamy na to cały dzień, także zobaczymy. Tak jak w zapowiedzi powiedziałem, przed Wami jest 7 odcinków. Każdy odcinek raz na tydzień, najczęściej to będzie w soboty. Tak raczej ustawię sobie właśnie dodawanie w soboty po południu, żebyście mogli po prostu od szkoły odpocząć i w tym międzyczasie obejrzeć sobie taki odcinek. Pierwsze co, to musimy dobić setny level. A gdzie to zrobimy? Zrobimy to właśnie na miśkach. O tyle dobrze, że udało mi się załatwić dosyć w miarę ogarnięte EQ i sobie na nich jakoś tam radzę. Także dzisiejszy cel to, jak mówiłem, 115 level, ale najpierw musimy dobić ten chociaż setny. No i to właśnie zrobimy sobie na tych miśkach. Ogólnie cała seria, mam nadzieję, że uda mi się wbić, uda mi się jakieś, nie wiem, 100 leveli, może nie całe 100, tak żeby po prostu w każdym odcinku udawało mi się wbić po paręnaście leveli. Czy to mi się uda, czy nie, no to zobaczycie oczywiście w kolejnych odcinkach, jak mi będzie szło moje ekspienie. Stworzyłem tą serię ze względu na to, że w tym czasie, kiedy te filmiki będą dodawane, mnie tak jakby nie będzie. Ja te filmiki nagrywałem we wcześniejszym czasie, stąd po prostu jest to taka przygotowana przeze mnie seria, dopieszczona z każdym kolejnym filmikiem jeszcze bardziej. Wszystko jest fajnie przygotowane, mam nadzieję, że Wam się tutaj spodoba. Będziemy dużo AXP-ć, będą się zdarzały Herosi, będą raczej, może i też Tytani, jak ktoś będzie chciał być, bo wiadomo, jest to świat prywatny, więc tutaj o Herosów jest dużo łatwiej niż na zwykłym świecie, gdzie jest masa osób, więc może uda mi się coś tutaj poogarniać. Także mam nadzieję, że mój cel się uda i co tydzień przez najbliższe właśnie 7 tygodni te filmiki będą do Was trafiały, więc przez najbliższe, ile to będzie, prawie 2 miesiące, raz na tydzień będziecie mieli taki filmik. Raczej nic innego poza tym nie będzie, ze względu na to, że mnie od stycznia nie ma i że tak powiem, to jest moja taka seria na zakończenie, bo nie będzie mnie przez najbliższe 4 miesiące, począwszy od stycznia, a później to już tym bardziej może mnie nie być, więc chcę jeszcze ostatnią serię taką dodać, niezwiązaną z żadnymi poradnikami, questami i tak dalej. To też oczywiście nie oznacza, że już nie będę nagrywał, bo jak na razie wrócę z miejsca, w które jadę, czyli ze Słupska, gdzie będę na kursie takim, no takim wojskowym po prostu, no mniejsza o to. Tam będę przez najbliższe 4 miesiące aż do maja, a później będę się przygotowywał do pójścia na studia. Jak to wyjdzie, no to dowiem się dopiero właśnie po tym wszystkim, więc póki co jestem dobrej myśli. Więc już od stycznia mnie nie ma, nie będę nagrywał eventów, które będą po drodze po prostu, więc teoretycznie chcę dobrze zakończyć swoją działalność Margonem. To też nie oznacza, że już w ogóle nie będę nagrywał, chyba że zaraz padnę. Kurde, chyba nie wygram. O Boziu, dobra, chyba padnę. No ale nieważne, jestem z powrotem. Dalej na miśkach, tylko na innej jaskini i teraz dalej będziemy sobie dobijać kolejny level. No i tak jak wspominałem, nie będę już tak nagrywał często, bo nie będę miał kiedy, a też właśnie chcę się dobrze rozstać z tą grą, stąd ta ostatnia taka seria mojego ekspienia na Heliosie. Oczywiście jak wrócę i będę miał czas, to skupię się na jakichś tam jeszcze paru poradnikach, bo wiem, że takie filmiki są potrzebne, może nie są jakoś mega oglądalny na samym początku, tak jak serie typowych youtuberów, którzy nagrywają fajne odcinki z Margonem, jak to zarabiają po 10 tysięcy milionów, albo ekspią 100 leveli naraz, albo nie wiadomo co. Tylko takie typowo poradnikowe, które się mogą Wam przydać naprawdę kiedyś w przyszłości. I to wiem na własnym przykładzie filmików, które dodawałem, które mają teraz po 40 tysięcy wyświetleń.
Rekordowy filmik ma ponad chyba 600 łapek w górę teraz, mój. Jest to chyba właśnie questy do Tchuza na teleport, albo jakiś inny quest. Już nie pamiętam dokładnie, który, ale quest, filmik dodany chyba z 2, 3 albo 4 lata temu. I naprawdę robi furorę, nawet nie patrząc na to, że mój głos wtedy był dosyć biedny, jeszcze taki bardziej dziecinny. No ale wiem po prostu na podstawie tych wszystkich danych, jakie filmiki ludzie oglądają u mnie najczęściej. I nawet teraz, jak mój kanał już aż tak nie wybrzmiewa jak kiedyś, kiedy było naprawdę mało nas, youtuberów margonemskich, teraz to jest masa osób, więc ja już się, że tak powiem, nie chcę w to mieszać. Tak kiedyś naprawdę było nas mało i to można było właśnie widzieć na filmikach, które się dodawało po raz pierwszy, jakieś tam opisy questów i tak dalej, ludzie z tego naprawdę korzystali. Tak jak teraz cały czas jeszcze ludzie o mnie pamiętają, kiedy są eventy i potrafią naprawdę, to widzę na statystykach, to w ogóle wcale nie kłamie, to widzę na statystykach, że ludzie oglądają na przykład moje filmiki sprzed dwóch, sprzed roku, sprzed trzech lat, kiedy to po prostu wchodzi event powtórzony już właśnie z poprzednich lat i ludzie wiedzą, jak najszybciej mogą cokolwiek zobaczyć, wchodzą na mój kanał i szukają filmików z poprzednich lat, bo wiedzą, że mam nagrane. I na przykład, nie wiem, w 2015 roku był chyba powtórzony event z 2014, no to nawet nie musiałem dodawać żadnego filmiku, a ludzie i tak po prostu korzystali z tych dodanych rok temu. I wyświetleń miałem naprawdę dużo, dużo komentarzy. Ludzie sami znajdywali na goglach moje filmiki z poprzednich lat. Także naprawdę to miłe, że tak powiem, że jeszcze ktoś o tym pamięta. Stąd też wiem, że te filmiki jeszcze przez najbliższe lata będą naprawdę często oglądane. Było też parę fajnych serii, takich niezwiązanych z Margonem. Bo jak wiecie, nie tylko się męczyłem z questami czy z eventami, ale też miałem swoje fajne serie, które często kiedyś ludzie oglądali. Na przykład jedna z moich głównych serii, która trwała aż do niedawna, od Gonsa do 300 levela. Tam skupiałem się na wbiciu 300 levela, mając 163. Chyba po ponad dwóch latach udało mi się dobić 200 level i postanowiłem na tym zakończyć tą serię, żeby już jej nie przedłużać. Seria ma chyba z 20 parę odcinków, a pierwsze z tych odcinków już mają naprawdę duże liczby wyświetleń, duże liczby ocen i też w statystykach widzę, że ludzie sobie oglądają tą moją serię po prostu tak od samego początku do tych ostatnich filmików i to też jest bardzo miłe. Bo jak wiecie, każdy youtuber ma dostęp do takich statystyk, które pokazują po prostu wszystko. Można zobaczyć masę rzeczy, można sobie po prostu zobaczyć, jak w ostatnim okresie wygląda aktywność na kanale, komentarze, subskrypcje i tak dalej. Ilość wyświetleń filmików, jakieś tam procenty minut, ile oglądaliście filmiki. No naprawdę jest masa różnych pierdół, które YouTube mi udostępnia po prostu, żebym mógł sobie zobaczyć. I też właśnie tam są statystyki wyświetleń, takie najprostsze. No i na przykład jak jest taki zwykły dzień, bez żadnego eventu, bez niczego, kiedy nie nagram ani jednego filmiku, czyli teoretycznie taki czysty dzień, kiedy nic się teoretycznie na moim kanale nie dzieje, no i każdy by myślał, że jest po prostu bieda w kraju, to ja w taki zwykły dzień mam prawie 1000 wyświetleń z filmików wszystkich, które mam już dodane, a tych filmików mam chyba z 500 już. I po prostu w tych statystykach widać, że na przykład 60 osób właśnie oglądało film Jak zrobić questa na 70 level, legenda, coś tam. Z 50 osób oglądało filmik Jak zrobić questy teleport do Tuzmer, a 100 osób oglądało moje poradniki związane z elitami drugimi, jak dojść do elit drugich, czy tam też jak dojść do zwykłych elit. Więc naprawdę to robi dużą furorę i się zbierają takie właśnie filmiki. I z tych filmików wychodzi, że w ciągu jednego dnia naprawdę dużo osób cały czas ogląda mój kanał, nawet jeżeli nic na niego nie dodaje. Więc wbrew pozorom, jak teraz dużo osób uważa już właśnie, znaczy nie dużo osób uważa, tylko ja to zauważyłem, że już po prostu coraz mniej osób mnie ogląda, albo oglądają mnie głównie właśnie na święta, bo lubią oglądać, jak nagrywam questy eventowe. Tak wiem, że właśnie cały czas masa osób korzysta z tych filmików, które kiedyś pododawałem, i wiem, że jeszcze właśnie przez najbliższe lata te filmiki się naprawdę przydadzą. Także naprawdę, ja już nagrywam
3 czy tam 4 lata. Początki też były oczywiście trudne, no ale ja miałem bardzo łatwo, bo poza mną nagrywał głównie Komandosik, jak pamiętacie. On był chyba pierwszym z takich lepszych, którzy nagrywali właśnie różne przygody z Margonem. Ale właśnie on się skupiał głównie na przygodach, ja na poradnikach. Był też Szkielomaniak, który chyba nadal coś jeszcze nagrywa, ale też skupił się na paru innych grach. A teraz jest naprawdę tylu dobrych YouTuberów, że trudno mi jest ich wszystkich wymieniać. Chociażby Feniks, Eukil, ten właśnie akurat tych dwóch zapamiętałem, bo ostatnio ich oglądałem. Jest też jeden mistrz gry, który nagrywa, czyli Mateusz z Rocefałsu, którym już nagrywałem odcinek i jego kanał polecałem. Także naprawdę jest tych YouTuberów dużo. Trudno mi jest ich wymienić. Są tacy, którzy nagrywają tylko live'y, są tacy, którzy właśnie na tych live'ach najwięcej zdobywają. Nagrywają po 5 osób na raz, po prostu rozmawiają i sobie coś robią. Bardzo fajna inicjatywa. Właśnie na tym też można się śmiało wybijać na Margonem. No ale dobra, wróćmy nieco tutaj do mojej rozgrywki. Wbiłem 100. level. I teraz, że tak powiem, przyspieszam. I teraz będziemy sobie dobijać po parę leveli. Zobaczycie, że to nawet nie jest takie straszne expienie. Mam jakieś tam już EQ trochę przygotowane na moje wyższe levele. Więc mam nadzieję, że to pójdzie w miarę szybko. Nawet udało mi się pooddzielać tak fajnie, żeby było widać. Teraz dobiłem 100. level, a za chwilę już będę dobijał 101. i tak powoli, takie jakby małe formy screenów, tylko że nagrywanych, będę sobie dobijał po kolei levele, cały czas na tych miśkach. Aż wbijemy, mam nadzieję, że tak chcę wbić tutaj 105. level, a później się przenieść na nowe ekspowisko, żeby wam pokazać nowe ekspowisko. No i teraz już mam 100. level i prawie końcówkę, więc zaraz dobijemy 101. Miśki są o tyle dobre, że na świecie prywatnym nie ma tutaj nikogo, jest dużo grupek i naprawdę super się tutaj expi, mogą tutaj cały czas siedzieć, no ale niestety już niedługo będą dla mnie za słabe i będę musiał pójść na nowe ekspowisko. A dzisiaj jeszcze mam nadzieję, że tych ekspowisk parę mi się uda tutaj ogarnąć. Jeszcze 2%, no i jest 101. level. I 101. level, już jego końcówka, znowu jesteśmy tutaj razem. Nagrywam sobie takie fajne urywki, w których właśnie teraz będziemy dobijać te wszystkie levele, bo już miśki zobaczyliście w całej ich okazałości, jak wyglądają, więc teraz skupimy się na tym, żeby podobijać na nich parę leveli. Jest 102. level i za chwilę będzie kolejny, mam nadzieję. No i znowu jesteśmy dalej na tych samych miśkach, w drugiej całkiem innej części tej mapki i teraz dobijamy sobie 103. level. Jedziemy coraz dalej, coraz wyższe levele, cały czas na tym samym ekspowisku. Patrzę, dopiero straciłem 61 minut wyczerpania, czyli godzinę, a już wbiłem 7 leveli, także naprawdę tempo mam dobre. I za chwilę będziemy już dobijali 104. level, więc mamy o tyle szczęście, że naprawdę tutaj nikogo nie mam. Nikt nam nie przeszkadza i śmiało mogę sobie tutaj dobijać tak szybko level, jak mi się to tylko chce. A naprawdę to tak działa, że bardzo szybko się tutaj expi. Przed chwilą miałem 61 wyczerpania, teraz już straconego oczywiście. Teraz już mam troszeczkę więcej, ale to naprawdę nie jest dużo. I mamy już teraz 104. Będziemy dobijali 105. Nie wiem, czy to będzie mój ostatni level, który tutaj dobijemy. Może jeszcze trochę tutaj posiedzę, bo naprawdę expi się tutaj super. Więc naprawdę polecam to ekspowisko na każdym świecie. No i oczywiście 105 dobity. A wyczerpania poszło dopiero 79, więc ostatnie dwa levele w 20 minut, jak się szybko expi, to naprawdę tutaj da radę to zrobić. Do tego jeszcze sobie zdradzę wam tajemnicę całej mojej tej serii. Będę sobie doexpiał na Margonem Mini, bo mam 50 punktów staminy co godzinę. Więc sobie postanowiłem, że też będę sobie robił przerwy tutaj w Margonem, jak będą mi się potworki respiły i będę sobie na Margonem Mini na iPhone'ie doekspiał trochę levela, więc też naprawdę bardzo fajna opcja, jeżeli chcecie poekspić, to Margonem Mini, tam bardzo fajnie się ekspi, w ciągu 5 minut można też dużo wbić, po prostu tracąc 50 punktów staminy. No ale dobra, przenieśliśmy się na kolejne ekspowisko, są to piraci. Szczerze wam powiem, że tak jak pamiętałem tych piratów sprzed 2 lat, kiedy tutaj expiłem na zwykłym świecie, myślałem, że to będzie trochę większy szał,
ale okazało się tak trochę biednie, więc sobie tutaj też dobijemy parę leveli. Już mamy 108, no jak widzicie broń mam słabą, wyczerpania 470, więc poszło mi dopiero ile? 30 i 100. 130 wyczerpania to są 2 godziny z hakiem, a już dobiłem naprawdę dużo, dużo levela. No i jeszcze dobijamy sobie tutaj 110. No i taki, że tak powiem, fajny już levelik nam wpadł. Wbiliśmy raptem ile? 14 czy nie? No 14 leveli. I kolega Damon Salvatore zaprosił mnie na Tytana. Tylko, że nie było nikogo innego, więc postanowiliśmy go ubić we dwóch, co za chwilę zobaczycie, że okaże się fiaskiem. Ale, że tak powiem, miło było, że w ogóle mnie ktoś zawołał. On by sobie sam z nim poradził. Naprawdę ma bardzo fajne EQ, dużo legend. No a ja, że tak powiem, nie jestem przygotowany, że tak powiem, na nic. Mam itemki na 70, 80 level, broń zwykłą, więc naprawdę mam słabą postać. I nie jestem, że tak powiem, zbytnio przygotowany pod bicie czegokolwiek. Tylko, że tak powiem, pod szybkie ekspienie. W międzyczasie też jeszcze dodałem właśnie sobie dodatek, który jak widzicie koło moich butów pokazuje mi na takim ładnym niebieskim kolorkiem, że mam 50 punktów staminy. Jest to właśnie dodatek specjalnie pod to, żeby pokazywać nam, ile mamy tych punktów, żeby jak nam się uzupełni na dopełna, żebyśmy mogli sobie skorzystać z Margonem Mini i trochę na nim poekspić. Także kolega tutaj sam sobie też już nie zdąży wygrać. Ja do niego napiszę krótką wiadomość. Może tak powiem. No nie chcę się chwalić, no nie. No. Ale kutę niestety nie mam dobrego. A on też, że tak powiem, sam nie jest. Oła, mój telefon. Nie jest przygotowany na to, żeby wygrać. Naprawdę teraz w tym momencie, jak gramy, to nie ma nikogo, kto mógłby ubić. Dobra, chyba nam się jednak nie udało. No ale dobra, powróćmy do ekspienia. Bo to jest chyba ciekawsze. Idziemy pierwszy raz na 110 levelu na nowe ekspowisko. Piraci to naprawdę taki krótki epizod, bo mi się tam nie spodobało, więc nawet nie chciałem tam dłużej ekspić. Mam nadzieję, że na mumiach wyjdzie mi trochę lepiej. Jedyny mój minus, że na 111 i na 112 level mam parę parę heroików, które mi obdarowali gracze. Ale nie mogę ich jeszcze założyć, więc nie wiem, czy w ogóle dam sobie radę na tych mumiach i tych innych potworkach, bo to naprawdę jest bardzo fajne ekspowisko, tam 120 level można dobić jak nic, więc zaraz się przekonamy, czy to ekspowisko jest warte mojej osoby, czy w ogóle tam sobie poradzę. A jeszcze w międzyczasie oczywiście mogę sobie zabić elitkę drugą, bo jak wiecie, na świecie prywatnym niszczenie łupów jest inne. Tak jak widzicie na czacie, dzisiaj jest niszczenie łupów od 30 leveli, ale kiedy są weekendy albo też jakieś takie, no nie wiem nawet od czego to dokładnie zależy, ale po prostu jak administratorzy serwera chcą, to potrafią udostępnić niszczenie łupów do 50 leveli przez na przykład weekend właśnie albo przez jakieś inne dni, no to wtedy już naprawdę w ogóle sztos. No i teraz mumie. Naprawdę bardzo fajne ekspowisko. Trochę wam o nim tutaj krótko opowiem. Jest dużo grupek. Jest też pojedynczych, są elity, latają fajne różne unikaty. Też można parę heroików tutaj zrzucić ze zbalsamowany wyznawca Seta chyba. I z niego właśnie są heroiki. No ale zaraz się przekonamy, bo tutaj też jest parę takich grupek, że tak powiem, zabójczych. I nie wiem, czy sobie z nimi poradzę. Tylko gdzie te grupy? A, tutaj chyba jest czwórka. No i właśnie z tą czwórką chyba będę miał problem. Może tak powiem, mam denne Q. No ale dobra, spróbujmy. Najpierw maga. Oj, trochę mocno było. I teraz pozbądźmy się jeszcze. Dobra. Jestem z powrotem. Nie wyszło mi to do końca dobrze, ta moja walka, więc nawet już nie kończyłem nagrywać. Dobiłem sobie trochę levela, żebym miał bliżej do 111. I mam nadzieję, że drugie moje podejście na tych mumiach będzie lepsze niż to pierwsze, chociaż dalej nie mam tego 111 levela i nie mogę założyć moich nowych heroików. Ale mam nadzieję, że tym razem uda mi się. Bylebym nie atakował grupki tych czterech mumii na razie, to będzie spokojnie, bo już tutaj właśnie sobie trochę poekspiłem.
pomijałem grupki, gdzie są właśnie cztery osobniki i nawet w miarę się spoko już ekspiło. No a zaraz się przekonamy, czy tym razem też uda mi się tutaj wszystko ominąć. Więc zaraz, dobra, idźmy. Jeszcze 10%, dobijmy ten level, proszę. Dobra, ta pierwsza grupka czterech jest ominięta, więc o tyle dobrze. I idziemy sobie na dół. No, tutaj też jest, kurde. O nie. Dobra, wracam. Trzecie podejście, moi kochani, trzecie podejście. 110 level, chcę dobić 111. I to właśnie dobiłem. Założyłem sobie nowe EQ. I teraz, że tak powiem, skupiamy się już głównie na expieniu. Jestem jeszcze na innej mapce tych pradawnych mumii. Teraz przez najbliższe 20 minut zobaczycie wszystko, co tutaj na tych mumiach jest możliwe. Pokażę wam całe tutaj zaplecze właśnie tych mumii. Założyłem sobie naszyjnik na 111 i zbroję na 111. Mam jeszcze na 112 chyba rękawice, więc już moje EQ jest po prostu lepsze. Wiadomo, lepsza zbroja na 111 heroiczna niż na chyba 70 level, na którym miałem poprzednią zbroję, więc naprawdę bardzo fajnie. Także teraz zaczynamy dobijać 115 level. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś zrobić i że nikogo tutaj nie będę spotykał. No i teraz jeszcze znowu mam chwilę, tak jak widzieliście, jeszcze temat odcinka to jest właśnie moja historia w Margonem. Już tak wcześniej zacząłem trochę opowiadać, jak to wszystko było, a jak to wszystko jest teraz. Jak ja zaczynałem, no musiałbym zobaczyć, kurde, kiedy pierwszy filmik w ogóle dodałem. To naprawdę było dawno, dawno temu. Zaraz, kurde, sprawdzę. Mam odpalonego jeszcze laptopa obok, bo sobie właśnie szukałem różnych informacji. Więc na laptopiku zaraz sobie sprawdzimy, kiedy dodałem jakikolwiek mój pierwszy odcinek. Jezu, co ten telefon taki rozbujany? Co chwilę jakieś powiadomienia przychodzą. No jest Halloween 2014, jest Wielkanoc 2014, to już są prawie 3 lata temu. Czekajcie, o jest. Pierwszy mój filmik, moi kochani, został dodany o tematyce Margonem. Został dodany 2 listopada 2013 roku, czyli od tego czasu minęły 3 lata ponad. No w sumie teraz to już 3 lata i 2 miesiące. Jest to K-Fighter i Margonem, pierwszy 10 level Paladynem. Kolejny filmik to było wbijanie na Margonem Duel. Była też taka gierka właśnie Margonem Duel. To nawet ma 12 tysięcy wyświetleń. Później już było właśnie Halloween 2013 z K-Fighterem. Też bardzo ciekawe filmiki, bardzo ciekawy głos. I później zaczęło się nagrywanie moich questów. Mam nagrane dużo questów. Od 60 do chyba 90 levela mam prawie wszystkie questy nagrane. Tych questów jest dużo. Poza właśnie nielicznymi to mam wszystkie po kolei nagrywane. Tak samo mam też nagrywane questy chyba od 150 któregoś do 190 levela prawie wszystkie. Więc teraz jedyne co, jak będę kiedyś miał jeszcze czasu, to właśnie uzupełnić lukę questów od 100 do 150 levela i trochę tam tych jeszcze do 200 levela questów porobić. Chociaż już chyba wszystkie są porobione, no ale dobra. Potem już była gwiazdka 2013, no i potem, że tak powiem, już to wszystko się bujało, że tak powiem, samo do przodu. No i jak ja właśnie zaczynałem, to nie było aż tylu osób, które nagrywało, więc to naprawdę było całkiem na innym poziomie. Ja się właśnie głównie na tych questach wybijałem, udostępniałem filmiki na forum, no i jakoś tak ludzie zaczęli mnie podłapywać. A jak przyszedł event i prawie nikt nie nagrywał filmików eventowych, naprawdę prawie nikt, chyba pierwszy właśnie Kielomaniak zaczął nagrywać i ja właśnie zrodziłem sobie pomysł nagrywania super solucji eventowych, no i tak się, że tak powiem, zaczęło. I przez kolejne chyba z 2 lata nie było prawie nikogo, kto by nagrywał właśnie solucje eventowe. Teraz, kiedy już jest 2016, a nawet 2017 rok, to jest więcej osób, które chcą nagrywać solucje niż tych, które je robią, naprawdę. Jak nieraz podsyłam linki do tematów eventowych, to widzę, że też właśnie podsyłają osoby, które mają, nie wiem,
dwóch subskrybentów i nagrywają filmiki, dodają jakąś muzykę i tak kombinują po prostu. No każdy teraz chce się stać youtuberem. Moda na to jest duża. Coraz więcej osób, więc teraz, żeby się utrzymać, to naprawdę trzeba nagrywać dobre filmiki. Stąd ja już, że tak powiem, się nie chcę utrzymywać w tej właśnie, że tak powiem, najlepszej elicie youtuberów margonemskich. Stąd, że tak powiem, moje czasy już właśnie się kończą, że tak powiem. Co do tych właśnie najlepszych filmików, o których wspominałem wcześniej, to filmik Legenda o diamentowym smoku na 70 level questik ma właśnie najwięcej wyświetleń, bo ponad 40 tysięcy i prawie 400 łapek w górę. A drugi jest właśnie, to są trzy questy na teleport do Tchuza na 70 level i obydwa te filmiki, jeden został dodany 1 grudnia 2013 roku, czyli ponad 3 lata temu, a drugi 6 stycznia 2014 roku, czyli... Czekaj, to 3 lata temu został dodany, a tamten został dodany 3 lata i miesiąc temu, tak. I ma 36 tysięcy wyświetleń na tą chwilę i 650 łapek w górę. Naprawdę dużo, jak dla mnie. Później są właśnie dojścia do elit drugich. Mają prawie 30 tysięcy wyświetleń. Są też filmiki ze starego Margonem. No naprawdę dużo nagrywałem. No ale jednak te filmiki eventowe to chyba najlepsze, co mi się udało w Margonem zrobić. I tak samo właśnie questy i poradniki. Więc jeżeli jeszcze w przyszłości będę miał czas i będzie mi się chciało, to bardzo chętnie jeszcze ponagrywam właśnie jakieś filmiki poradnikowe, czy też eventowe, czy też questowe. No zobaczymy, jak to będzie się układało. Ale powiem wam, że początki naprawdę były trudne. Jeżeli oglądają mnie teraz jakieś osoby, które też się chcą to pobawić, w takie właśnie małe youtuberstwo, bo że tak powiem, Margonem nie jest dużą społecznością. Tutaj zdobycie 10 tysięcy widzów jest naprawdę dobrym wynikiem, ze względu na to, że najwięcej osób online to było chyba z 9 tysięcy. No jak tak średnio dziennie gra po 5, po 4 tysiące, po 6 tysięcy osób, a ja mam na swoim kanale, tam już nie wiem dokładnie ile, ponad 6 tysięcy subskrypcji, czyli teoretycznie każdy, kto gra, to mi kiedyś dał subskrypcję, no nie? No ale to jest o osobach, które są właśnie w tej chwili online. No wiadomo, że się to wszystko zmienia i tak dalej, więc mając 10 tysięcy subskrypcji, jest duże prawdopodobieństwo, że macie połowę, może nie połowę, nie wiem dokładnie ile osób gra w Margonem, bo liczba kont, które zostały założone, jest taka, że tak powiem sobie, trochę wyimaginowana. O, mi się słowo udało. I że tak powiem, nie oddaję tego po prostu, ile osób dokładnie dziennie sobie gra w Margonem. No ale mając te 10 tysięcy subskrypcji, to naprawdę możecie być pewni, że taką osobę subskrybuje większość osób, które właśnie gra w Margonem. Co do tego mogę się pochwalić, że na przykład mój kanał subskrybuje parę innych właśnie wielkich youtuberów margonemskich i to widzę, bo mam podane to w statystykach. Gawen.pl mnie subskrybuje, Eukil mnie subskrybuje. Ktoś jeszcze, musiałbym czekać, gdzie to jest? Kanał? Nie kanał. Czekajcie, ja to znajdę. No i chyba już nie znajdę. Gdzieś to było, czy to w społeczności? O właśnie, w społeczności. I tutaj było... Nie społeczność, kurde. A jest, są subskrybenci. To było najpopularniejsze. Jest Waszek, który mnie subskrybuje, też ma już ponad 5 tysięcy subskrypcji na tą chwilę. Jest właśnie Elkir, Gawen, a nawet Salem. Sam Salem, sławny, który już niestety, że tak powiem, nie współpracuje już z Garmory, już odszedł na swoją emeryturę. To już pewnie o tym słyszeliście, już pewnie o tym było głośno od początku roku, już nie ma kontraktu, już tutaj się nie zajmuje tą grą. Więc mogę założyć rękawice na 112 level i hełmik. No i teraz już moje kół naprawdę jest spoko. Możemy sobie w miarę fajnie expić. Także teraz jedyne co to mi pozostało, to dobijać sobie level. I wśród właśnie tych osób, tak jak mówiłem, Salem, który kiedyś też nagrywał dużo filmików, no też to było naprawdę fajną rzeczą, jak zobaczyłeś, że Salem subskrybuje twój kanał i nawet parę komentarzy mi napisał, jakieś tam parę pytań i tak dalej. A nawet mieliśmy jakiś tam pomysł chyba do nagrywania jakichś filmików, już nie pamiętam dokładnie o co chodziło, bo to dawno temu było. Więc naprawdę to się jakoś tam powoli wszystko toczyło. Pamiętam, jak chodziłem i dostałem pierwszego bana na 3 dni za to, że rozsyłałem filmiki i ktoś mnie tam podkablował, że po prostu rozesłałem parę linków naraz,
chyba w jednym mieście. To też było, że tak powiem, słabym. A nie, dostałem ostrzeżenie na jakiś ze światów, żebym nie wysyłał linku do kanału. Bo ja wysyłałem link do kanału, czyli tak jak typowy gimbus, żeby się po prostu jakoś tam wybić. A w Margonem było to teoretycznie zakazane. Można było wysyłać jeden link na godzinę, ale do filmiku. Nie do kanału, tylko do filmiku, więc musiałem zmienić trochę się. Ale dostałem ostrzeżenie od jakiegoś mistrza gry, na świecie chyba Classic. I poszedłem na Tarchunę i dalej robiłem to samo. No i oczywiście to się na mnie zemściło, dostałem bana na 3 dni i teoretycznie tak się zaczęła moja przygoda. I tak to był chyba właśnie jeden z najlepszych eventów, które nagrywałem. Wtedy bardzo dużo subskrypcji mi przychodziło, bo wtedy naprawdę bardzo dużo osób zaczynało korzystać z wideo solucji. Więc to naprawdę było, że tak powiem, super, super, super. No i potem już normalnie zacząłem rozsyłać filmiki. Dużo osób wtedy do mnie pisało, dziękowało, było bardzo dużo pozytywnych opinii, ale też zdarzały się właśnie takie parę osób, które miały jakiś problem, mówiły, że będą wysyłać screeny na panel i tak dalej. No ja zawsze się tłumaczyłem regulaminem gry, który przeczytałem, że mogę wysyłać jeden link na godzinę na jednej lokacji i dziękuję. Więc sobie chodziłem po różnych światach i rozsyłałem sobie takie linki do filmików albo też do forum właśnie, a na forum po prostu do danego postu, a w tym poście były moje filmiki. I dużo osób na przykład dzięki tym filmikom dowiadywało się, że w ogóle coś się dzieje, bo nawet nie sprawdzały strony głównej, a tu się okazywało, że już event się zaczął, jakieś questy są do robienia, oni nawet o tym nie wiedzą. I dzięki temu, że ja rozsyłałem jakieś filmiki, to oni wiedzieli, że coś się tam nagrywa. Także takie początki naprawdę były najlepsze. Teraz dalej potrafię sobie wejść, stworzyć jakiś taki właśnie link z filmikami, który rozsyłam po różnych światach. I wiem, że jak wystarczy, że zostanę na danym świecie z 2 minuty, to zawsze się znajdzie ktoś, kto do mnie napisze, będzie chciał chwilę porozmawiać. Naprawdę już z tyloma osobami, z którymi ja pisałem, to jest naprawdę masakra. Dużo osób, że tak powiem, mnie kojarzy, co też mnie cieszy. Co wejdę do Nagefion, do Ithan, to zawsze ktoś się znajdzie, kto napisze na głównym czacie do mnie albo na prywatnym i tak dalej. Że tak powiem, mogę być z siebie dumny. Na moją emeryturę, że tak powiem, margonemsko-youtuberską już mogę odejść i się cieszę, że tak to wszystko się potoczyło, że przez te parę lat udało mi się ponagrywać. Także teraz mogę wam zdradzić też parę tajemnic, jak to wszystko było przez te parę lat, bo jak wiecie, na YouTubie jest program partnerski, czyli można po prostu najprościej mówiąc zarabiać te pieniądze. Chyba jeszcze tego nigdy nie mówiłem, bo o tym też się, że tak powiem, nie mówi. Też właśnie YouTube nie chce, żeby zdradzać to wszystko, no ale mam ten program partnerski, miałem go i że tak powiem, możecie znaleźć sobie informacje na goglach, ile się dostaje tych dolarów czy innej waluty za ilość wyświetleń. Ja na moim kanale mam wyświetleń chyba teraz 1 400 000 chyba. Jak znajdziecie sobie taki fajny przelicznik, to bardzo łatwo przeliczycie sobie, ile dolarów czy też złotówek mogłem zarobić. Jak odgadniecie, to możecie w komentarzach napisać, to wam potwierdzę, czy tak było, czy nie. Bo naprawdę mogłem sobie za to kupić parę fajnych rzeczy, tylko że to wiadomo, trzeba było dużo nagrywać, trzeba było mieć właśnie dużo tych wyświetleń, dużo klikania w reklamy i tak dalej. No ale ja to po prostu przy okazji, nawet jak jeszcze nie miałem 18 lat, to ten program partnerski założyłem, gdzieś tam tato mi swoje dane dał, kombinowałem, potem już, jak już miałem 18, to przeniosłem wszystko na moje konto i że tak powiem raz na parę miesięcy, czy tam też trochę dłużej, dostawałem od Gogli taki mały przelew i mogłem sobie coś za to kupić. No tak to wyglądało przez te wszystkie lata i tak wygląda prawie z każdym. Warunek jest taki, że po prostu na swoich filmikach nie można udostępniać treści różnych piosenek, dlatego na przykład jak są miksy Herosów, to nie dodaję jakichś piosenek znanych, bo te piosenki znane po chwili zostaną usunięte, ja jeszcze dostanę jakąś tam naganę od YouTube'a i tak dalej. Ja szukałem sobie piosenek, które są z takiego kanału, który chyba już nawet nie istnieje. Nazywał się BBC i to nie jest to BBC, ta telewizja, tylko kanał Bye Bye Copyright, czyli do widzenia prawom autorskim. Tak najprościej tłumacząc. I tam po prostu były dodawane piosenki, które jak się dodało do swojego filmiku, to można było na nich zarabiać, nie było żadnego problemu, żadnych praw autorskich, nikt się nie czepiał, nikt nie chciał ich usuwać. Stąd też na większości właśnie miksów i tak dalej, czy też na XPieniu
są takie muzyczki, nie wiadomo z jakiej paki w ogóle wzięte. To są właśnie muzyka z tego BBC, które już właśnie nie wiem, czy chyba już przestało istnieć nawet. Już chyba takiego kanału nie ma. Albo jak jest, to już po prostu nie dodaje tylu piosenek co kiedyś. To były zwykłe piosenki robione przez jakieś tam osoby i też były w miarę fajne. Więc tak to wszystko kiedyś wyglądało, tak to wygląda teraz. Jak był naprawdę był event i dużo osób oglądało moje filmiki, chyba mój rekord dzienny to było z 20 parę tysięcy wyświetleń podczas eventu, chyba w Wigilię tyle osób mnie oglądało w którymś tam roku. To naprawdę to są duże liczby, bardzo to wszystko miło, że tak powiem, wygląda. Ale się zmachałem już, o Boże, aż mi gardło, muszę się napić, przepraszam. Ostatni wir jakiegoś blacka energy, który mi został. I za chwilę skończymy obchody tych całych w ogóle tutaj mumii, które są. No jak widzicie, jest to naprawdę duża, duża, duża mapka. Znaczy się, może nie jedna, ale dużo, dużo, dużo mapek z masą potworków. Więc mam nadzieję, że będzie mi się tutaj fajnie ekspiło. I ta mapka, na której teraz już jesteśmy, to teoretycznie jest moja ostatnia z tych wszystkich, które tutaj da się chyba obejść. Więc za chwilę już przejdziemy do szybkiego dobijania 115 levelu tymi moimi małymi screenami, czyli krótkimi wideo z samego dobijania danego levela. Także mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku dowiedzieliście się trochę o tym wszystkim, jak to się kiedyś nagrywało, jak to teraz wszystko wygląda i mam nadzieję, że podobało wam się właśnie moje całe zaangażowanie w Margonen, które już teraz po prostu słabnie aż do samego, może nie do zera, ale już po prostu nie będzie tak jak kiedyś. Mam nadzieję, że pomogłem wielu osobom. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania związane z moją historią, no to śmiało możecie pytać. Teraz to już mogę na wszystko odpowiadać, już nie mam żadnych tajemnic. Poza dokładną liczbą pieniędzy, ile zarobiłem, to możecie sami naprawdę wydedukować na podstawie liczby wyświetleń, które mam i paru informacji od Google, ile za daną liczbę wyświetleń można zarobić sobie w złotówkach i tak dalej. Doszliśmy do jakiejś dziwnej świątyni, na której nie wiem, co można robić, no ale to już mnie nie interesuje. Przenosimy się teraz na mój 112 level, który za chwilę będziemy dobijać 113. Wróciliśmy na pierwsze mapki mumii i dobijamy sobie 113 level. Że tak powiem, expienie naprawdę już teraz się zrobiło przyjemniejsze z tym nowym EQ. Expi się bardzo fajnie, już te grupki czteroosobowe nie są, że tak powiem, dla mnie żadnym problemem. Tu jestem zbalsamowany wyznawca seta. On jest chyba, występuje chyba 3 razy tutaj na tych mapkach, na 3 różnych respach. Właśnie z niego można jakieś tam heroiki zdobyć, no ale to dokładnie nie wiem. 113 level dobity, więc za chwilę się przenosimy parę punktów wyczerpania dalej i będziemy dobijali 114. I znowu jesteśmy na tej samej mapce. Straciłem 200 wyczerpania, a wbiłem już 13, 17, no prawie 18 leveli dzisiaj. A to wszystko w 3 godziny z hakiem. Więc naprawdę jakby tu expić całe 10 godzin, które mamy do wykorzystania, to naprawdę można byłoby na raz dużo levela wbić. Także jeszcze dzisiaj może coś po expie, chociaż też muszę trochę odpocząć i mam nadzieję, że ten 115 to i tak, jak na mnie, to i tak chyba dużo co udało mi się wbić. Ale też mam jeszcze tutaj mieczyk, kolejny zwykły na 114 na zamianę. I teraz dobijamy sobie 115 level, czyli ostatnia rzecz w dzisiejszym filmiku, którą uczynimy, to wbicie 115 levela na świecie Helios. Także ja teraz sobie podobijam i za chwilę się znowu widzimy. No i, że tak powiem, końcóweczka mojego dzisiejszego odcinka. Dobijam 115 level i idę trochę poodpoczywać. A kolejny odcinek to mogę wam zdradzić, że będziemy, może uda mi się wbić od 115 do 130 levela. Zobaczymy, jak mi jutro będzie się chciało expić. I za tydzień, w sobotę, zobaczycie, co z tego wynikło. Straciłem póki co ponad 210 wyczerpania, czyli ponad 3 godziny. Także chyba się udało zrobić to, co chciałem. Do zobaczenia, moi kochani, w kolejnym odcinku ze świata Helios i z mojego wbijania coraz to wyższych leveli. Także do zobaczenia.